Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko i dzisiaj zapraszam Was na kolejny dzień z nami. Jest sobota i właśnie skończyłam edytować Wam film z poprzedniego tygodnia. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie zapraszam Was do obejrzenia. Mówię Wam tam na temat wyjątkowej biżuterii, a także zdaję Wam relację ze spotkania z Emu Bunton. Dzisiaj chcę Wam tyle powiedzieć w tym dzisiejszym filmie, w tym dzisiejszym vlogu, bo tyle się u nas dzieje ostatnio i przepraszam, że będę nagrywała w tym momencie z jednego kadru, ale muszę po prostu do Was pogadać, bo mam taką potrzebę i wiem, że też Was ciekawią niektóre rzeczy. Generalnie jestem też bardzo zmęczona, to zresztą widać. Nie malowałam się jakoś specjalnie, nie nakładałam tony korektora, bo nie chcę, żeby moja skóra trochę odpoczęła i nie mam takiej potrzeby w sumie. Widzieliście mnie w różnych sytuacjach, także tutaj Was nie zaskoczę. Ale co chcę powiedzieć, że tak jak mówię, kiedy wracam z pracy w ciągu tygodnia, przychodzę do drugiej pracy, tej w domu, zajmowanie się dziećmi i domem i powiem Wam, że to mnie troszeczkę wykańcza fizycznie. W głowie mam tyle planów, żeby przygotowywać Wam filmy, ale ciężko mi znaleźć jest taki właśnie wolny czas w ciągu tego tygodnia, aby to zrobić. I tęsknię do tego ogromnie, dlatego dzisiaj właśnie też między innymi nagrywam Wam tego vloga, w którym Wam część rzeczy opowiem. Zaczynam poważnie. Aha, coś jeszcze wydarzyło takiego dość istotnego, to to, że mama pojechała w środę, wróciła do Polski i wiecie, że była ze mną przez ostatnie kilka miesięcy nawet, można chciałam powiedzieć, później ja byłam w Polsce i bardzo mi brakuje jej obecności i jej pomocy, pomocnej ręki, bo w domu było, wiecie, posprzątane, chociaż ja mamy nie prosiłam, nie oczekiwałam od niej tego, ale to jest silniejsze od niej. I w domu było, wiecie, posprzątane. Aleksander miał najlepszą opiekunkę pod słońcem, jaką tylko może sobie wymarzyć. To, co ona nauczyła Aleksandra przez ten czas, opowiem Wam w filmie o 13 miesiącu życia Alka, bo właśnie kilka dni temu styknęła mu już 13. I bardzo brakuje mi mamy. I powiem Wam, że jest ciężko, nie jest łatwo ogarnąć pracę na pełen etat. I dwójkę dzieci, i dom, i jeszcze YouTube, i to wszystko. I zaczynam poważnie się zastanawiać, czy może nie powinnam wziąć urlopu rocznego w pracy wychowawczego. Mam taką możliwość, chociaż nie wiem, czy już teraz, ale zastanawiam się nad tym, bo szkoda mi tych dni, bo widzę, jak się bardzo zmienia Aleksander. Nie mogę też nawet zaprowadzić Jamesa do szkoły, bo też to jest kolejna zmiana, która nastąpiła w naszym życiu. James zaczął już zerówkę, reception, i w tym momencie jest w polskiej szkole, w sobotniej polskiej szkole. Gaw właśnie pojechał go odebrać, Aleksander zasnął i mam chwilę, żeby usiąść i z Wami porozmawiać. W domu jest bałagan, dlatego nie pokazuję Wam reszty mieszkania, ale wiecie, później się posprząta. Mieliśmy też wczoraj szalony dzień i marzyłam w skrycie, że ja uwielbiam piątki. Mój ulubiony dzień, moment całego tygodnia to piątek wieczór, bo wiem o tym, że wtedy mam dwa dni wolnego i mogę spędzić go właśnie z chłopcami albo generalnie relaksować się i czy nawet przygotować dla Was film. Ale zadzwoni do mnie koleżanka Gabi z prośbą o pomoc, bo jej synek bardzo zachorował, musieli jechać do szpitala i poprosiła mnie, czy nie mogę zająć się jej córką, i Majka została u nas. Na początku miała być tylko kilka godzin, a później okazało się, że to był taki niespodziewany sleepover. I dzieciaki nie wiedzą o tym, że jest sobota i można pospać dłużej, tylko wstało o 6:30. Ale tak jest właśnie w domu z dziećmi. I wczoraj mieliśmy też okazję się przekonać, jak to jest mieć trójkę. Naprawdę jest hardcore. Chociaż oczywiście Maja z Jamesem nie sprawiają większych problemów, bo sami się potrafią obsłużyć w wielu rzeczach, ale to, że trzeba się nimi właśnie zająć też przez jakiś czas, oczywiście jest absorbujące. Ale było bardzo fajnie. Gavin zamontował jakiś czas temu Jamesowi w pokoju taką żarówkę, która zmienia kolory, i była dyskoteka. Graliśmy tam jeszcze w inne rzeczy i no było wesoło. Ranek też był super. Fajnie, jak taki jest hermiter w domu. Tylko dobrze jest, jak jest wszystko ogarnięte. Dlatego nie zaczęłam tego filmu nagrywać Wam z samego rana, chociaż pokazałam Wam kilka takich urywek z Insta Story, bo tam pokazywałam, co się dzieje. A potem pojechaliśmy zawieźć Jamesa do szkoły. Zrobiliśmy szybkie zakupy jedzeniowe i spożywcze, przepraszam, spożywcze, nie wiem czemu używam tego powiedzenia, szybkie zakupy spożywcze, i wróciliśmy do domu. I dzisiaj mamy jeszcze imprezę urodzinową synka koleżanki, którą też znacie, nie wiem, czy będę nagrywała Wam później, ale przekonacie się sami, o kogo chodzi, znacie też te osoby z moich poprzednich filmów. A jeszcze w zeszłym tygodniu, słuchajcie, w sobotę mieliśmy dwie imprezy urodzinowe.
I potem w niedzielę pojechaliśmy jeszcze też do znajomych, którzy się dawno nie widzieliśmy, także naprawdę u nas się tak dużo dzieje. Ale to dobrze, że tak jest intensywnie. Ja już się nie mogę doczekać, bo za 3 tygodnie mamy ferie z Jamesem. Pierwszy raz będziemy spędzać się razem. Ja wolno od pracy, on od szkoły. No, chcę Wam jeszcze powiedzieć, bo też na pewno dużo z Was zauważy, szczególnie na zbliżeniach w filmie, że moja cena się pogorszyła troszeczkę i nie wiem, znaczy domyślam się dlaczego. Domyślam się dlatego, bo zaczęłam stosować krem z retinolem. I jest to ten krem, który polecała Kasia z kanału makijaży Kasi D. Kupiłam go w Polsce i zaczęłam go stosować punktowo, tylko w moim przypadku to jest praktycznie całe czoło. Ale mi się wydaje, że mam uczulenie na jakieś jedzenie. Jestem prawie pewna, że to to. Wiem o tym, że u mnie też to jest stres na 100%, ale spróbujemy tego i jestem troszeczkę zdziwiona, bo czytałam opinię o tym kremie i większość z osób, które go używało, zauważyło ogromne łuszczenie skóry już po kilku, po dwóch użyciach, a ja używam go prawie codziennie i nie widzę nic. Kompletnie nic się z moją stroną nie dzieje. I zastanawiam się, znaczy oprócz tego, że dostaję więcej wyprysków i zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, jeszcze nie wiem. Ale dam Wam później znać, czy się sprawdzę, czy nie. Mam też nowe kremy. Poczekajcie, może Wam pokażę, bo skończyło mi się, w ogóle w pielęgnacji dużo rzeczy mi się skończyło. I pokażę Wam, co zamówiłam. W ulubieńcach zeszłego miesiąca pokazywałam Wam krem Alchemy, ten Button Botox pod oczy. I nadal go używam, to już jest drugie opakowanie, tamto mi się skończyło. Skończył mi się krem do twarzy z Tati Harper i chciałam zamówić sobie coś nowego. I dziewczyny z Alchemy poleciły mi właśnie taki zestaw. I wiecie co, tak zastanawiam się, bo może właśnie dzięki tym kosmetykom moja skóra nie schodzi, bo to jest seria, ta Perfect Balance, krem Perfect Balance i te serum SOS Shield. Są to kosmetyki, które właśnie mają łagodzić podrażnienia, zaczerwienienia. One przeznaczone są do skóry wrażliwej i suchej. I to by było fantastyczne, jeżeli tak naprawdę, no naprawdę używam tego kremu. Dziewczyny mówią, że skóra się łuszczy, nie można się malować, nic, a on nic się nie dzieje. Może to jest właśnie zasługa tych kosmetyków, bo one tak rzeczywiście dobrze odżywiają i nawilżają skórę. Używam ich od tygodnia, także na razie jeszcze nie mogę Wam powiedzieć w pełni, co o nich myślę. To pewnie przyjdzie za jakiś czas, wiecie, w filmie o jakimś powiem Wam, ale pomyślałam sobie, że okazję chcę wypowiedzieć. I jeszcze mam też z Alchemy, skończył mi się wszelkie moje sera, które miałam z kwiastem hialuronowym i mam teraz właśnie to. To jest nowa wersja Needles No More i to jest serum przeznaczone zarówno na dzień, jak i na noc. Taki właśnie z nowoczesną, najnowocześniejszą podobną formą kwiastu hialuronowego. Dam Wam znać też oczywiście, jak to się będzie sprawdzało na dłuższą metę. Także moja kosmetyczka w tym momencie jest pielęgnacyjna, prawie w 100% polska. Mam tylko jeszcze mgiełkę od Maylinstrom. No tak, i mgiełkę, i wodę różaną, która nie jest polska, tak jest w 100% polska. Jeżeli chodzi o demakijaż, to mam kilka kosmetyków, wiecie, innych jeszcze z innych marek. Patrzcie, jak ja potrafię z tematu na temat przeskoczyć. Aj, i coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, wiecie, ale nie pamiętam teraz. Bizabi, nie pamiętam. To w takim razie nie będzie tutaj przedłużać tego momentu tutaj, słuchajcie, na kanapie. I zapraszam Was zaraz do obejrzenia dalszej części filmu. To jeszcze chcę powiedzieć, że boję się o moje kwiaty, bo kiedy mama tutaj jest, to mama ma niesamowitą rękę dobrą do kwiatów, zupełnie przeciwieństwo do mnie, i zostawiła tutaj to wszystko i mam nadzieję, że przeżyje do następnego jej przyjazdu. I też te najbliższe miesiące zapowiadają się dość ciekawie, trochę inaczej w naszym domu, także powinno być fajnie. Jakbyście się dziwili, dlaczego nie mam pomalowanego jednego paznokcia, to robiłam je wczoraj w dużym pośpiechu. Nie wiem czemu, tutaj mam też coś czarnego. Co to jest? Słuchajcie. Też było widać, co ja robiłam. A, wiem, co to jest. Dlaczego ten paznokieć? O, ten jest czarny pod spodem. To nie, on jest czarny, wiecie? Bo robię sobie rano na śniadanie soczki, wyciskam. I dzisiaj wyciskam kapustę czerwoną i tak się właśnie stało, zaformowała mi paznokcia. A jeszcze wracając do tego paznokcia, nie wiem czemu, może dlatego, że robiłam na szybko i kiedy kąpałam dzieciaki wieczorem, taki się zrobił tutaj na środku paznokcia bąbel i później wszystko odeszło. Nie wiem czemu tak się stało, ale na razie dobrze, że mam nude color, on się wtapia w całą resztę paznokcia, także tego nie widać jakoś specjalnie, że to źle wygląda.
Okej, słuchajcie, to wszystko, jeżeli w tej części filmu. Ja zapraszam Was na następną. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i czasami takie rozmowy jeden do jednego albo jeden do tysiąca osób są potrzebne i dobre, ale wyjaśniają wiele. Czemurek wrócił właśnie z polskiej szkoły. Patrz, jaki uśmiech. Za co dostałeś nalepkę? A teraz... Byłeś grzeczny? A powiedz mi, co to jest tutaj? Piłka. Piłka? A tutaj z tej strony co narysowałeś? Piłka. I co jeszcze? Basen. I basen? Man. Man. Co to? A, pan, tak? Pan. To tata czy ja? Czy ty? Kto to jest? Trudno powiedzieć, co? A jak było dzisiaj? Fajnie? Tak. Grzeczny fajnie. Byłeś? Bawiłeś się z chłopcami innymi? To dobrze. Aleksander. You're on, it's Friday night and I won't stay long. Już przyjechaliśmy na imprezkę. Jesteśmy trochę spóźnieni, ale Alek długo wyjątkowo spał. Idziemy do pubu. Porozmawiać sobie, poprzytulać się. Pa!